Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a tym odgłosem dzisiejszego odcinka będzie fortepian. A moimi gośćmi są Ania. Dzień dobry. I Gaja. Dzień dobry, witam Was dziewczyny. Ania ma 19 lat, a Gaja ma 7, tak Gaju? Mhm. Ania jest tutaj już na jakimś etapie gry, nauki gry na tym instrumencie, a Gaja dopiero zaczyna, dlatego dziewczyny jesteście tutaj dzisiaj razem. Ja zacznę może od Ani. Aniu, dlaczego wybrałaś akurat ten instrument? Jakoś tak od zawsze wiedziałam, że to jest to. Zawsze jak gdzieś słyszałam, to widziałam siebie na tej scenie i wiedziałam, że też tak chcę. Gaju, a ty? Dlaczego ten instrument? Kiedy miałam 6 lat, przyszedł do mnie Mikołaj i mi podarował małe organki. Bardzo często na nich grałam i poprosiłam mamę, żeby mnie zapisała do szkoły muzycznej. Mhm. I jak ci się tutaj uczy w szkole muzycznej? Jak ci się gra na tym instrumencie? Fajnie. Zadowolona jesteś? No tak jak już wspomniałam, Aniu, ty już jesteś na pewnym etapie. Jak długo uczysz się grać właśnie na tym instrumencie? Teraz już kończę. 12 rok to będzie. Jestem absolwentką tegoroczną. Co ci sprawia najwięcej trudności? Czy jest jeszcze coś takiego? Oczywiście, że tak. To nadal jest masa rzeczy. Myślę, że połączenie wszystkiego już finalnie przed widownią, żeby nie myśleć tylko o technicznych aspektach, ale też dzielić się tą muzyką i ofiarować słuchaczowi jak najwięcej z siebie. Jakie wskazówki udzieliłabyś tutaj Gai, która jest dopiero na początku tej swojej drogi muzycznej, tej przygody właśnie z tym instrumentem, z fortepianem? Na pewno nie poddawaj się nigdy, bo przychodzą w życiu każdego pianisty chwile i te dobre, i te złe. Przez złe trzeba po prostu przebrnąć, dobrych jest znacznie więcej. No właśnie dziewczyny, a co Wam sprawia tak najwięcej satysfakcji? Może Gaju, Ty powiesz. Malowanie. Malowanie, czyli tak nie do końca granie. Ale granie też, oczywiście, że tak. A Aniu, Ty? A mnie, kiedy czuję, że coś mi wychodzi i mogę z tym wyjść do ludzi i zaprezentować na scenie. Mhm. To jest super. I jak już ten dany utwór uda się zagrać. Gaju, w Twojej rodzinie wszyscy są związani z muzyką. Moja mama gra na flecie, a mój tata gra na gitarze i na skrzypce. Kto najpierw uczył Cię grać? Najpierw babcia, a potem mama. Dziewczyny, co nam dzisiaj zagracie? Ja zagram dla pani redaktor, jak i również dla Państwa oczywiście, Polonaise c-moll Chopina. A Ty, Gaju, co przygotowałaś? Jaki utwór? Bal u lalek pani Wandy Chmielowskiej. Mhm. No i dlatego też tutaj dzisiaj z nami misie, prawda? Mhm. No to w takim razie słuchamy.